Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania na sierpień oraz czytania miłosne. Koniecznie je sprawdźcie. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale znajdziecie też je w opisie pod filmem. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych. Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. O, macie tutaj kartę pustelnika. No, przedstawę takiego leśnego druida, akurat w tej talii. No i mój ulubiony roślin, czyli paproć, jest na tej karcie. No, jedna z ulubionych roślin. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi do Was z kolei czwórka kielichów, czyli no, takie troszeczkę... Może niezdecydowanie, może lekkie rozmemłanie, strefa myśli, może lenistwo. Co odchodzi do przeszłości, drogie ryby? Do przeszłości odchodzi z kolei król kielichów i czy ktoś ma rozterki emocjonalne, miłosne? Bo wybaczcie, tutaj też widzę, że ktoś może zachowywać się jak pies ogrodnika albo na przykład nie zwracać na Was uwagi, ignorować Was, gdzie trochę Wam to nie odpowiada. Jak Wy się przedstawiacie? No, Wy przedstawiacie się jako cesarzowa, więc potrzebujecie adorowania Was, potrzebujecie takiego pokazania, że komuś na Was zależy. Nawet być może jakieś małe prezenty, jakiś kwiatek, czy zabranie Was na kawę byłoby miło. W razie, jeśli te czytania z Wami nie rezonują, to patrzcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Koniecznie. Rada dla Was. Rada to piątka monet. Ciekawe. Jeśli tęsknicie za kimś, to albo jeśli potrzebujecie więcej czułości, to po prostu o tym należy zakomunikować. Czego nie robić, czego unikać? O moment, to tutaj unikać czwórki mieczy, a z przełożenia siódemka mieczy. Słuchajcie, dziwne czytanie. Ale wydaje mi się, że właśnie jest z tym związane, że czegoś Wam brakuje. I to może być najprawdopodobniej taka czułość, miłość, zaangażowanie. Nawet jeśli nie macie partnerów lub nawet jeśli są daleko, no to pamiętajcie, że możecie otrzymać coś takiego również od rodziny, od przyjaciół. Powiedziałbym, że... A, zgubiłem wątek. Zaraz może przyjdzie do mnie znowu. Z przełożenia siódemka mieczy. I to ktoś, kto działa za plecami lub ktoś ukrywa. Lub coś ukrywa. Być może dla swoich korzyści. I ja myślę, że to chodzi o Was. Że Wy nie do końca chcecie dzielić się swoimi uczuciami lub emocjami. I w ogóle... Jako, że tutaj w ogólnej energii jest pustelnik, którego w ogóle bardzo lubię w tej talii, to może być tak, że możecie mieć skłonność w tym tygodniu do takiego wycofywania się, takiego niespędzania czasu z innymi. Tak oczekujecie, aż Was ktoś na przykład wyciągnie z tego domu na spacer. Sami możecie mieć opory do tego, aby się do kogoś odezwać, zwłaszcza jeśli ktoś wcześniej był dla Was niemiły. Czyli tak.
mam tęsknię za kimś, ale mam na tę osobę focha. Na tej zasadzie. Myślę, że wypadałoby porzucić takie fochy i jak najbardziej w ogóle się nimi nie kierować, ale no też nie ukrywam, że z drugiej strony ryby bardzo potrzebują czasu tylko i wyłącznie dla siebie, żeby pobyć ze swoimi myślami, żeby zaopiekować się sobą, żeby nabrać energii. Sprawdzajcie czytania też na sierpień i miłosne, bo tam na pewno będzie więcej. Ciekawy też jestem, jak nabieracie energii, bo no, dla mnie bardzo ważny jest sen, jedzenie, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, no i też z bliskimi. Zobaczcie, przychodzi do Was czwórka kielichów i tutaj patrząc na całość rozkładu, no być może po prostu macie lekkiego lenia albo niechętnie przyjmujecie propozycje innych, nawet jeśli już w ogóle się pojawią. Czyli, a co ty, nie chce mi się iść na spacer czy na rowery, bo jest za gorąco. Albo nie chce mi się iść na spotkanie, powiedzmy, po latach na spotkanie klasowe, czy tam z takich znajomych z uczelni, bo nie wyglądam dobrze, albo nie mam kasy na nową garsonkę, kurczę, czy nową koszulę. Wiecie, o co chodzi? Takie rozmemłanie lekkie Was czeka, ale oczywiście nie musi tak być. No, po to robimy też to czytanie, żeby czemuś zapobiec. Do przeszłości odchodzi król kielichów i on jest taką bardzo emocjonalną osobą i empatyczną, może mówić o kimś ukochanym. Więc po prostu brakuje Wam bliskiej osoby. To też może być czułość od swojego dziecka, od męża, żony, od rodziców. A może obawiacie się iść na spotkanie klasowe w najbliższej przyszłości, bo wiecie, że będzie tam no, jakiś romansista lub romansistka z przeszłości. Tutaj Wy przedstawiacie się jako cesarzowa. Piękna karta. Ona przedstawia matkę, ale w ogóle jest kartą obfitości. To ktoś, kto jest dowartościowany, kto czuje się potrzebny, kto czuje, że bliscy no, gdzieś liczą się z jej zdaniem i czegoś takiego Wam potrzeba. Zaproście do siebie do domu koleżanki, czy kolegów, czy członków rodziny. Zróbcie razem jakiś placek, weźcie go do parku, usiądźcie z jakąś lemoniadą, czy z jakimś fajnym drinkiem i po prostu razem wspólnie odpocznijcie. Chodzi też o to, żeby na początku coś razem porobić, takiego, wiecie, coś, co zaangażuje wszystkich. Na przykład, no razem zróbcie tego placka. Na przykład. Też bym powiedział, że jeśli Wam potrzeba czyjejś czułości, to jak najbardziej zgłoście się, bo w Radzie jest piątka monet. Czyli jeśli za kimś tęsknicie, jeśli czujecie, że potrzebujecie więcej zaangażowania, to nie chodzi o to, żeby się kłócić albo żeby komuś wytykać. Ty nigdy mnie nie całujesz, ty nigdy mnie nie przytulasz, ty nigdy nie interesujesz się co u mnie. Tylko po prostu zacząć albo przekierować to na swoje uczucia. Ja czuję, że to i tamto. Potrzebuję to i tamto. No i może ktoś się odważy, że tak powiem. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest czwórka mieczy, przedstawiająca niedźwiedzia, który zapadł w sen zimowy. Uwielbiam tę kartę. Nie chować się w swojej jamce i nie izolować się od ludzi w tym tygodniu, bo niewątpliwie ludzi potrzebujecie. I pamiętajcie, że jeśli ktoś na przykład dla Was no, nie ma zawsze czasu, albo jeśli ktoś do Was nie pisze codziennie, to wcale nie znaczy, że ta osoba no, już Was nie kocha, czy jej na Was nie zależy, bo mogą być różne rzeczy. Może nie ma czasu, może ma dużo stresu. I to niezależnie, czy chodzi o znajomych, przyjaciół, czy rodzinę. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na sierpień, czytania miłosne oraz z cyklu Wybierz kartę. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy, kciuków w górę i subskrypcji, dlatego że to pomoże mi w rozwoju kanału, a wtedy będzie więcej czytań. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.